fundusz stypendialny macierzy już od lat jest przyznawany i tych młodych ludzi nie brakuje, którzy chętnie sięgają po te środki, aczkolwiek nie każdy wie, że pewnie są takie środki i też stawiacie właśnie na tą informację, żeby informować w szkołach. Tak, informujemy corocznie, wysyłamy pisma, dzwonimy, rozmawiamy z dyrektorami, prosimy ich, aby wyłuskali wśród swojej społeczności szkolnej tych najzdolniejszych uczniów i kierowali wniosek do Fundacji Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. My oczywiście przyjmujemy wszystkie wnioski, następnie zbiera się szanowna rada funduszu stypendialnego, znamienite osoby, muszę przyznać, są w funduszu stypendialnym, którzy potem pochylają się nad każdą osobą indywidualnie, przyznając stypendia. No właśnie, jak wygląda ta procedura? Ile tych stypendiów wręczacie co roku? Wiem, że też jest takie wyjątkowe, artystyczne stypendium. W zeszłym roku przyznaliśmy ponad 16 stypendiów. W tym roku 10. Natomiast w tym roku podnieśliśmy o ponad 40%, od 30 do 40% podnieśliśmy kwotę stypendiów. W tym roku również przyznaliśmy stypendium artystyczne. Cieszymy się bardzo, że są osoby na Śląsku Cieszyńskim, które są tak uzdolnione, które uwielbiają naukę. I szanowna pani redaktor, jedną rzecz zawsze cenimy najbardziej, poza tym cenimy również myślenie. To są uczniowie zdolni i myślący. A myślenie dzisiaj jest na wagę złota. Przepraszam, że tak, natomiast wiemy wszyscy, że czasami ta nauka z myśleniem nie idzie. Natomiast Śląsk Cieszyński co roku wydaje nam taką młodzież, za którą nie musimy się wstydzić, która reprezentuje Cieszyn i powiat cieszyński w całym kraju, również na świecie, ponieważ nasi absolwenci naszych szkół również trafiają na uniwersytety na całym świecie. A jaka to jest pula pieniędzy? Ile chociażby w tym roku łącznie na te stypendia przeznaczacie? W tym roku przeznaczyliśmy 18 tysięcy złotych. Mieliśmy jeszcze zapas finansowy. Nie przyznaliśmy niestety jednego stypendium z powodów technicznych, ponieważ osoba ta nie weszła w kanon, który jest wzorcem dla nas do przyznawania stypendium. Natomiast mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych stypendystów będzie więcej. I tutaj, szanowni rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, bardzo proszę was, abyście przypilnowali swoich najzdolniejszych uczniów, zgłosili do nas, ponieważ stypendium w wysokości 1500, 2000 zł, 2,5 tysiąca zł jest już kwotą znaczną. Wypłacamy to jednorazowo, w związku z tym można się cieszyć od razu przyznanym stypendium. No to jest motywacja do dalszej nauki i zdobywania takich sukcesów na tym polu. Zgadza się. Zauważyliśmy, że nasi stypendyści otrzymują wiele wyróżnień przyznawanych przez prezesa Rady Ministrów, przez marszałka, przez starostę cieszyńskiego, więc to naprawdę są zdolni uczniowie, a takich mamy bardzo, bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy.